muszę powiedzieć, że to jest czysta przyjemność, że to jest właściwie taki relaks, no praca, ale relaks. Najpierw to chyba zaczęło się od tego, że to były jakieś audycje w Teatrze Polskiego Radia i tam poznałem osoby, które też pracują w dubbingu i mój pierwszy dubbing, nie pamiętam co to było, ale taka chyba większa rola, to był Spider-Man, niesamowity Spider-Man. Jak ci na imię? Nie wiesz, jak mi na imię? Nie, znam twoje imię. Chcę wiedzieć, czy ty je znasz. Peter. Parker. Świetnie. Peter Parker. Świetnie, dzięki. U niego trudno było w tym Spider-Manie, bo on sobie, nie wiem, czy to wymyślił, czy po prostu ma taką właśnie jakiś styl grania, że dużo się jąkał albo tak cukał i te jakieś takie rzeczy, to strasznie trudno później się podkłada, żeby trafić i z intencją, i z tak zwanymi kłapami, więc to było najtrudniejsze. Wiesz co, jeśli w przyszłości będziesz chciał kraść, to nie ubieraj się jak złodziej, gościu. Kim jesteś? Gliniarzem. Ja? Na serio wziąłeś mnie za glinę? Glinę w czerwono-niebieskim trykocie? Wiesz co? Wiesz? Naprawdę? Prawdziwy mózgowiec z ciebie, ale ja się wzorowałem na bobsleistach. Dobry pomysł. Okno, wyjdź przez okno. Bardzo ładnie. Brawo. Ja prawie w ogóle nie patrzyłem na obrazek, tylko czasami nawet zamykałem oczy. Tylko patrzyłem na timecode, żeby zobaczyć, kiedy wystartować. I słuchałem, żeby się wsłuchać w intencje bohatera, to zamykałem oczy. No i tutaj były jakieś takie... przez to dłużej to wszystko trwało, bo bardzo, bardzo się kierowałem tym, żeby to na ucho robić, a później już widzę, jak to się udało zsynchronizować i teraz po prostu w tym samym czasie trzeba ogarniać wiele rzeczy, więc to jest chyba najtrudniejsze dla kogoś, kto zaczyna. A później jak już się to załapie i się jakąś taką swobodę w tym złapie, to jest przyjemnie. Wypuść mnie i koniec! To nóż? O, prawdziwy? Tak, prawdziwy. Mój słaby punkt. Nie, tylko nie nóż. Puszczaj mnie! Tylko nie nóż! O, jakie to łatwe. Ale super, podoba ci się? To jest do diabła! Pajęczyna, którą sam opracowałem. Chyba nie chcesz wiedzieć, jak dokładnie. Ej, puszczaj mnie! Czekaj. Sekundkę. Gościu, co ty robisz? Zauważyłem, że dosyć dużo, nawet moi synowie mnie o to pytają. Najpierw mnie pytał jeden, a teraz mnie pyta drugi, czy ja zawsze gram złych. I coś jest rzeczywiście na rzeczy. Bo jestem na życie pogodnym, spokojnym człowiekiem, a być może przez fizis, który też być może jest w jakiś sposób zbliżony do tego, jak wyglądają bohaterowie, których dubbinguję, no to są raczej takie typy spod ciemnej gwiazdy, ale są też takie niejednoznaczne, co bardzo lubię, bo to są najciekawsze rzeczy do grania. Myślę sobie teraz o Lokim z Avengersów, którego bardzo lubię. Mam nadzieję, że odwołasz się teraz do mego sumienia. Nie, mam zamiar cię postraszyć. Bez pancerza może się to nie udać. Ma spory przebieg, a ty masz tę swoją halabardę zagłady. Napijesz się? Gra na zwłokę nic ci nie da. Nie, pogrożę ci. Nic a nic, serio? Ja se chlepnę. Początki Lokiego były takie, że rzeczywiście ta transformacja przez lata, ten proces trwa u niego w kierunku dobrego bohatera tak naprawdę, albo takiego bohatera, który może nie do końca jest dobry, ale robi dobre rzeczy w końcu, a na początku robił tylko złe. No więc to jest tutaj cała paleta, cały wachlarz możliwości się było szansy pokazać. Chyba powinniśmy pogadać. Nie sądzę. Szczera wymiana myśli jakoś się nie sprawdza w naszej rodzinie. Tak, może coś w tym jest. Po ostatniej dosyć długo dochodziłem do siebie. A kuku! Cześć. No to są najfajniejsze kawałki do grania. No jeżeli udaje się też w innym języku złapać to poczucie humoru, to uważam za sukces wtedy. Chodź, zrobimy na pomoc. Co? Na pomoc. Nie. No weź, lubisz to. Nie znoszę. To ekstra zawsze. Ale to poniżające. A masz jakiś inny plan? Nie. To postanowione. Nie, absolutnie nie zgadzam się. Na pomoc! Noszę! Mój brat zaraz umrze! Na pomoc! Pomocy!
Jak zawsze. Dalej nie znoszę. To poniżające. Ale tylko dla ciebie. No, on jest cudowny, że już teraz jak, no nie wiem, jak umrze kolejny raz, to już mu w ogóle nie uwierzę. Ale tak było rzeczywiście. Mówię, o Jezu, jaka szkoda, że już go nie ma. I tutaj telefon, słuchaj, mamy następnych Avengersów, jest Loki. Ja mówię, ale jak to? Przecież jego już nie ma. No właśnie tak wykombinował, że już jednak jest. Czekaj, ty chcesz powiedzieć, że naprawdę wierzysz w to wszystko? Serio? Nie przesadzajmy zaraz z tym, wierzę i nie wierzę. Po prostu godzę się z tym, co jest. Trzy cwane jaszczurki. Strażnicy czasu. Stworzyły tę oto agencję i wszystkich jej pracowników. Tak? Włącznie z tobą. Włącznie ze mną. Ty wiesz, że ile razy zaczynam szanować cię za inteligencję, wyjeżdżasz z czymś tak. A kto stworzył ciebie, Loki? I po latach Loki doczekał się własnego serialu, z czego się bardzo cieszę. Lodowaty tytan z Jotunheim. Dobra, a wychował? Odyn z Asgardu. Odyn, władca wszystkich bogów. Asgard. Mityczne królestwo mistycznych istot. Tytani. Ty słyszysz, co ze do mnie gadasz? Nie. Co innego? Nie, ale tak. Właśnie, że dokładnie. Dokładnie to samo. Jak człowiek dłużej pomyśli o tym, skąd się wziął i co to jest ten świat, wszystko robi się idiotyczne. To może teraz dygresja. Film Mistrz dubbingowaliśmy, grałem go po niemiecku i później był dubbingowany po angielsku. Dubbingowałem sam siebie, ale były w studiu nie wiem ile kamer, z 6 na pewno. I trzeba było najpierw wykonać jakieś konkretne takie ćwiczenia artykulacyjne, mimiczne, emocjonalne i później na tej podstawie zrobiono film po angielsku. To jakiś taki zespół kanadyjsko-izraelsko i jeszcze tam był ktoś. Pracowali nad tym i nagle widzisz film, który jest grany przez ciebie w innym języku, twoimi ustami. I no, to było ciekawe doświadczenie. Ale na tym spotkaniu, po obejrzeniu filmu Mistrz, młodzież, rozmawiałem sobie właśnie z młodzieżą. Bardzo to było miłe i nagle z tego takiego, widziałem, że już te ostatnie rzędy tak się troszeczkę nudzą, no bo już jednak obejrzeli film, a tu jeszcze spotkanie z jakimś panem. I nagle takie ożywienie, o ja, a dlaczego pan nie mówi, że pan jest Lokim? I jakiś totalny szał po prostu. Ja nie zdawałem sobie kompletnie sprawy, że tak dużo młodych ludzi ogląda Avengersów i że Loki jest jakimś takim sztosem. Więc wtedy tak mówię, o tak, tak, to ja gram Lokiego. I troszeczkę nam skręciła ta rozmowa w inne rejony i taka stała się luźniejsza, bardziej młodzieżowa. A ty coś za jeden? Jestem Peter Parker. No ja tak słyszałem, że przez to, że Spider-Man dołącza do drużyny Marvela, to raptem się okazało, że jest pewien kłopot. Pamiętam, że jedna z szefowa jednego ze studiów właśnie mówi, o, to mamy problem, bo ty jesteś i Spider-Manem i jesteś Lokim, więc no, ale to wiele lat temu była ta kwestia. Więc, no, zdaje się, że jakoś zaocznie została rozwiązana. Gościu, waliście mnie. Jestem Spider-Manem. W moim świecie. Tyle, że wczoraj znalazłem się tutaj. Ja lubiłem komiksy i to był Tytus, Romek i Atomek. To na pewno czytałem. Nie wszystkie, bo też nie było mnie stać na te komiksy, więc to były takie bardzo... bardzo dbałem o to wszystko. Miałem jeden komiks o Janosiku i zawsze go czytałem od końca, bo się kończyło tak, że Janosika po prostu tam rozstrzelali na końcu i ja się na to nie godziłem, więc czytałem od końca ten komiks, żeby było do początku. Ja chcę mieć święty spokój. 4 lata na wojaczce. Ja już nie chcę się niczym przejmować, ani kogo zabiją, ani co jakaś baba myśli. Myślałem, że pójdziesz ze mną zbujować. Zgodziłem się na Juhasa. Na Juhasa ci szkoda, Juro. No ja w ogóle uwielbiam pracować z Agnieszką Holland, która jest szalenie precyzyjna, bardzo wysoko sobie poprzeczkę stawia i też przez to wszyscy współpracownicy mają tę poprzeczkę postawioną wysoko. I to był super, wiele godzin w studio i z Agnieszką, i z Kasią Adamik. I tak, rzeczywiście to też była jedna z takich pierwszych głównych dubbingowanych ról, tak. Chyba nawet to było przed... To mogło być przed Spider-Manem. Gdzie jesteśmy? Na tym łez-padole, synku. Bransoletka. To o nią wam chodzi, prawda? Przysięgam, że jej nie ukradłem. Ta służąca... Dlaczego jakaś służka miałaby nosić bransoletkę królowej? Królowej? Nie. Mówiła, że należała do jej... Matki.
Tak, w tej jednej kwestii cię nie okłamała. No i tutaj potwierdza się to, co, o co mnie pytają synowie. Czy to jest zawsze tak, że to są złe charaktery, jakieś złe postacie? No i tak, rzeczywiście tutaj jest... Tutaj jest znowu ten bad guy. To on służy mnie! To pilnuję, żeby to słowo już nigdy nie padło z niczyich ust. Ginie! Moim ostatnim życzeniem jest stać się najpotężniejszą istotą we wszechświecie! Nawet potężniejszą od siebie! Zawsze powtarzam, że diabeł tkwi w szczegółach, no ale dobrze. Nie siedzę w trakcie nagrań, zawsze stoję, żeby mieć też... swobodę ruchów i te emocje, że tak powiem, całym ciałem uruchamiać. Że to nie jest tylko głos, ale też na przykład jak postać robi jakieś gesty, no to ja łapię się na tym, że już rozumiejąc pewną intencję, którą mam tutaj przedstawić w innym języku, no to się zachowuje tak jak ta postać właściwie. To kto zaczyna? Ty coś mówisz? Ja coś mówię. Starzec dał mapę tobie. Trochę ciężko cię zrozumieć przez te... Obszukać. Dobra. Myślę, że to jest taka troszeczkę jakby przejęcie roli Hanna Solo. Troszeczkę tutaj pod Ameron wchodzi w buty Hanna Solo i ma podobny styl bycia. Moim zdaniem może nie ma tyle uroku, co Harrison Ford w tej roli, no bo to jest taki sztos sztosów dla mnie i też być może tak głęboko ten wzorzec gdzieś jest we mnie, takiego właśnie bohatera, spryciarza, że trudno się, trudno było mi się na początku odbić i znaleźć coś innego. Pomagam ci uciec, chcę cię uratować. Latasz na myśliwcach? Jesteś naszą wtyką? Ja? Nie, ale cię stąd wyrwę. Tylko czy latasz na myśliwcach? Latam na wszystkim. Zaraz. Dlaczego ty mi pomagasz? Poza tym, no ja oglądam Gwiezdne Wojny i się wzruszam. No jak Sokół Milenium jest odnaleziony i ruszają tym Sokołem Milenium, no to po prostu mi płyną łzy, no bo to jest historia mojego dzieciństwa. Wow. Angażujesz się w swoją pracę? Jestem Shane. Ale chyba nawet ty o tym wiesz. No pewnie. Fajnie, że wpadłeś. Zależy, co dla kogo fajne. Menadżer przesłał wam listę moich alergenów. Ale do śniadania rano nie mogłem się nawet zbliżyć. Ja kompletnie już tego nie pamiętam. Znaczy, samą nazwę kojarzę. Śpiew jednej dziewczyny przypomniał mi, jaką muzykę lubiłem kiedyś grać. Dlatego zacząłem sobie trochę brzdąkać i... Pozdrawiam wszystkie nastolatki, które oglądały Camp Rock. Natomiast ja nie widziałem tego filmu, nie widziałem. Natomiast, kurczę, to już dawno temu było. Dzień dobry, panie piżmowiec. Co się dzieje? Dlaczego wszystko jest szare? Kto wie, jak wyglądać będą ostatnie dni przed końcem świata? Końcem świata? W takich animacjach jak Muminki to też nie trzeba się tak precyzyjnie wbić w ten timing, w której na przykład dana fraza musi być zdubbingowana, bo to można jakoś dostroić już w postprodukcji, a te filmy ludzkie są o tyle trudniejsze, że trzeba precyzyjnie trafić w te tak zwane kłapy. I też, no wiadomo, że to już też inny dział się tym zajmuje, ale też dobrze dobrać słowa, żeby było tam, gdzie samogłoska, to samogłoska i tak dalej. Oto nadciąga on! It's Slinger! Ze mną nie polatasz. Nie pchać się po kolei. Komu wodę, komu... Oglądam ten film już w kinie z moimi synami. I oni zaangażowani tacy są mocno i tutaj jeden trzyma mi rękę na kolanie i nagle czuję, że ta ręka się zaciska w pięść i jest coś tam Ripslinger zrobił temu głównemu bohaterowi i dostaje takiego kuksańca w udo. Ale że to mój głos po prostu i że to ja zrobiłem jemu, a nie ten Ripslinger, więc to jest też niezłe, jak dzieci utożsamiają. I mnie później pyta, nie pamiętam, czy to był Władek czy Stasiek. I musiałeś? Ja mówię, ale wiesz, to tak było napisane, no musiałem, tak. Remontuj się ile chcesz, i tak nikogo nie oszukasz. Wciąż na kilometr walisz oborą. No to się zaciera i to mam sytuację z moim młodszym synem, ze starszym synem.
był pierwszy Spider-Man nagrany i później ten niesamowity Spider-Man i później przygotowywałem się do drugiego i chcąc sobie zobaczyć, jak gra główny aktor, jak właśnie, czy ten głos jest wyższy. Tam jest chyba trochę, właśnie musiałem podwyższyć głos. I jak to grać? I się przygotowywałem i już oglądałem z nim tego Spidermana i on zobaczył scenę w metrze. Petera Parkera pająk ugryzł w kark. Ja mam taką bliznę po operacji na szyi i widzę, jak Władek tak patrzy, jak ten pająk gryzie go w kark. Wychyla się tak, patrzy na moją bliznę i ma taką, widzę, że kombinuje tam, się spotykają ze sobą te myśli i zobaczył, że właśnie Spider-Man tak w tym metrze wszystkich tam załatwił i tak mnie popycha, żeby sprawdzić, czy ja też tak umiem, więc musiałem mu wytłumaczyć, że naprawdę to nie jestem Spider-Manem, tylko no i z tego wyszła jakaś tam rozmowa, ale to jest bardzo, no to jest urocze.